Hej czołem, słuchajcie, dzisiaj moim i waszym gościem jest generał Waldemar Skrzypczak, którego tak na dobrą sprawę nie muszę przedstawiać, jest znany. Dzień dobry panie generale. Witam pana, witam państwa. Panie poruczniku, nas łączy to, że służyliśmy w jednym garnizonie, słynnym Budowo. Tak, mi się wydało, nikomu nie mówiłem. Ale wie pan co, to trzeba o tym mówić, bo niewielu miało zaszczyt służyć właśnie w takim garnizonie, gdzie taki garnizon był postrzegany zawsze jako ten zielony i wielu traktowało służbę w tym garnizonie jak służbę w karnej jednostce. A to nieprawda. To była dobra, bojowa jednostka za moich i za pana czasów na pewno. Zgadza się, za moich czasów również była bardzo dobrą jednostką, ale też miała swoje wady, ale to nie o tym będziemy rozmawiać. Wiadomo, każda jednostka, całe wojsko ma swoje wady, ale rzeczywiście dużo zalet jest w Złocieńcu, a konkretnie w Budowie, także wszystkich ze Złocieńca, wszystkich żołnierzy, którzy dalej tam służą, a mnie już tam nie ma, to pozdrawiam wszystkich, z którymi miałem przyjemność służyć. Panie generale, może ja na początku przedstawię tematykę widzom, wokół której będziemy się poruszać dzisiaj, a później będziemy sobie, wejdziemy na tą taką naszą swobodną rozmowę. Wiemy, że mamy w tej chwili no, takie, a nie inne czasy. Jest zagrożenie ze wschodu. Ukraina od 2 lat zmaga się z Rosją i jest tam wojna, pełnoskalowa wojna, można powiedzieć. Dlatego pierwszy temat będzie taki. W jaki sposób można uświadomić społeczeństwo, jak wygląda i jak działa konflikt wojenny? Dlaczego? Bo ludzie myślą, że konflikt wojenny wygląda tak, jak, czy, że wojna wygląda tak, jak na filmach. Drugi temat, chciałbym porozmawiać o obowiązkowych ćwiczeniach żołnierzy rezerwy, ponieważ wzywa się 30, 40, 50-latków, być może można by pomyśleć o wezwaniu 20-latków. Kolejny temat to powrót zasadniczej służby wojskowej. Czy jest sens, czy można o tym w ogóle rozmawiać i na jakich warunkach miałaby wrócić, jeżeli by miała wrócić? I ostatni temat oczywiście, co dalej z Ukrainą, bo Ukraina w tej chwili ma duży problem. Także zaczynamy może od początku, czyli w jaki sposób można uświadomić społeczeństwo, jak wygląda aktualnie konflikt zbrojny. Znaczy generalnie trzeba ludzi edukować. U nas nie ma edukacji, która by dała ludziom wiedzę, co to jest konflikt zbrojny, jakie jego są konsekwencje. Proszę zauważyć, że generalnie media i politycy są pasami transmisyjnymi tej propagandy, która płynie za wschodniej granicy. Dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię, że generalnie przekazy, które są do nas kierowane przez media, przez polityków, jest wszystko to, co chce, żeby, co Putin chce, propaganda Putina docierało do nas. Czyli generalnie nastraszenie. Proszę zobaczyć, że w naszych mediach są cały czas informacje. A to Iskandery są nowe w obwodzie królewieckim, a to flota bałtycka wyszła na straszne ćwiczenia na Bałtyk, a to przy granicy z Białorusią formacje uzbrojone po zęby stoją i gotowe do napaści na Polskę. To jest treść przekazów, które płyną z tamtej strony. I autorami tego są nasze media i nasi politycy, którzy utwierdzają Polaków w tym, że Polacy się powinni bać. Czyli generalnie to jest wymiar propagandy rosyjskiej, która ma nas wystraszyć. Złamać w nas tą odporność na zagrożenia, które niesie ta wojna informacyjna skierowana przeciwko nam. Nie buduje się w nas z kolei takiej odporności na tą propagandę rosyjską. Dlaczego? Bo ani NATO, ani Polska nie ma strategii antypropagandy. I to, co nasze media cały czas przekazują, to nic innego, jak tylko przekaz, którego treścią jest to, co Putin chce przemyślić do naszych umysłów, do naszych dusz i do naszych działań. Ja uważam, że to jest źle, bo to nie buduje odporności narodu na zagrożenia, nie buduje odporności i wiary przede wszystkim w to, że potrafimy się obronić i być odpornymi na te zagrożenia, które niesie ze sobą wojna propagandowa, którą nam serwuje Putin, czy wojnę hybrydową. Ale to jest sprawa tych, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo i za tą politykę informacyjną w Polsce. Ja mówię cały czas o tym i od dawna, że skuśmy się na to, że zbudujmy swoją antypropagandę. Atakujmy też propagandą swoją, a nas się ciągle straszy. My się ciągle mamy bać. I to jest przekaz naszych mediów i naszych polityków niestety. Ubolewam na tym bardzo. Dlatego też powinno nas się edukować, powinno się zbudować w państwie takie instrumenty, o co pan pyta. Takie instrumenty w państwie, żeby media były wyrazicielem odporności narodu polskiego na zagrożenia, żeby politycy stawali w obronie nas,
mówiąc o tym, że jesteśmy silni, zwarci, gotowi. Przesadzam, bo to teraz coś powie, że 39 rok, ale chodzi o to, żebyśmy wierzyli w to, że damy radę. I to jest problem tej edukacji proobronnej, która w Polsce leży całkowicie. No i w takim projekcie edukacyjnym pan bierze udział w tej chwili, bo chciałbym poruszyć temat wielkiej gry wojennej, która tak na dobrą sprawę może odpowiedzieć na pytanie, jak wygląda ten konflikt zbrojny i właśnie uświadomić, bo budować tą edukację. Także może niech pan przedstawi, o co chodzi w tej wielkiej grze wojennej, bo mnie to ciekawi z tego względu, że jest to bardzo podobne do ćwiczeń sztabowych, które gdzieś tam miałem przyjemność realizować. Ta gra wojenna, która będzie, ta wielka gra wojenna, która będzie, jest to gra, która wzoruje się na grach wojskowych, grach wojennych, bo przecież te gry wojenne, które są prowadzone w wojsku, mają służyć doskonaleniu dowództw i sztabów w realizacji planowania, prognozowania i prowadzenia operacji wojskowych. I te ćwiczenia, te gry wojenne są jakby najwyższą formą doskonalenia dowództw i sztabów. Przesłaniem naszym w tej grze wojennej, w grach wojennych będzie pokazanie Polakom, na czym polega taka operacja, jak jest ona prowadzona, jak ona jest planowana, przygotowana i prowadzona przez potencjalnego przeciwnika i pokazanie odpowiedzi na takie zagrożenia, które niesie ze sobą potencjalna agresja przeciwnika. Ludzie tego oczekują, ludzie chcą tej wiedzy i to jest odpowiedź na zapotrzebowanie tych osób, które to artykułowały między innymi do nas, ponieważ zapotrzebowanie na tą wiedzę jest bardzo duże. I teraz chodzi o to, żeby w ramach tych gier wojennych nauczyć, może pokazać ludziom, jakie są mechanizmy w czasie prowadzenia takich gier wojennych i żeby w toku tych gier wojennych pokazywać, jakie mogą nastąpić wydarzenia na polu walki. Czy to będzie operacja zaczepna, czy obronna, czy to będzie walka w okrążeniu, czy to będą działania obronno-opóźniające, czy to będzie forsowanie, gdzie będą osoby walczyły dwie strony. W ćwiczeniu przyjęto założenie, że obie armie są armiami hipotetycznymi, zbudowanymi o wariant ćwiczebny. Odniesienia do rzeczywistości będzie niewiele, a teraz będą to warianty ćwiczebne zarówno struktur, jak i państw, żeby po prostu nie budzić jakichś skojarzeń, które wynikają z aktualnej sytuacji geopolitycznej w naszym regionie. Kto będzie mógł wziąć, bo to, ja rozumiem, że to będzie gra online. Kto będzie mógł wziąć udział w takiej grze? Każdy, który włączy się w tą grę, który wejdzie w system i będzie korzystał, będzie uczestnikiem tej gry. Intencją naszą jest to, żeby każdy uczestnik mógł wziąć udział, każdy mógłby podjąć swoją decyzję, bo tutaj klucz będzie, że każdy uczestnik tej gry będzie mógł podejmować samodzielne decyzje na poziomie operacyjnym, operacyjno-taktycznym i czasami taktycznym, czyli będzie jak był uczestnikiem, czyli będzie dowódcą, który będzie musiał podjąć decyzję, potem się zmierzyć z tą decyzją w toku walki z potencjalnym przeciwnikiem. Czyli gracz, można powiedzieć, obserwator, będzie mógł podjąć decyzję, gdzie daną jednostkę umieścić i później obserwować efekty tego. Dokładnie tak. I będą symulacje, które będą dawały mu powodzenie lub tego powodzenia mu nie będą dawały. Wszystko zależy od tego, na ile się ludzie wciągną, bo to ma uczyć. To ma uczyć działania i między innymi dlatego jestem w tej grze, ponieważ mam wiedzę sztuki operacyjnej i będę chciał tą wiedzą moją, moim doświadczeniem z dowodzenia dwoma dywizjami, między innymi podzielić się z uczestnikami gier. Czyli w takiej grze będzie jakaś ograniczona liczba osób? Myślę, że nie będzie ograniczona. Ja nie jestem fachowcem, ale mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy będą chcieli wziąć udział w tej grze, będą mogli w niej udział wziąć. Natomiast jeżeli będzie tylu chętnych, że trzeba będzie podzielić na grupy, to możemy też zrobić tak, że będziemy to prowadzili epizodycznie z przeskokiem operacyjnym. Przeskok operacyjny to przeniesienie sytuacji w czasie z jednego położenia wojsk w drugie położenie. Będziemy robili tak, żeby dać satysfakcję graczom, bo to jest przesłanie tej całej gry. Rozumiem, że jeszcze w tym roku będzie można wziąć udział w tej grze. Zamierzamy to uruchomić w drugiej połowie marca. Mam nadzieję, że do tego czasu osiągniemy pewną gotowość, żeby wszystko to, co dotyczy ćwiczenia, czyli łączy z grafiką, było to na najwyższym poziomie. Także od razu zapraszamy wszystkich widzów tutaj, jeżeli ktoś ma ochotę wesprzeć inicjatywę
takiej gry wojennej, żeby zobaczyć, jak tak na dobrą sprawę wygląda aktualnie konflikt zbrojny i sobie wyobrazić, żeby dotarło to, że nie wygląda to tak, że idziemy w okopy, bierzemy karabin i strzelamy, tylko jednak na tym poziomie strategicznym wygląda to troszkę inaczej. Także wszyscy, którzy mają ochotę wesprzeć, to jest link do zrzutki w pierwszej linii opisu pod tym filmem, link do zrzutki, żeby wesprzeć tą inicjatywę, a później ewentualnie będzie można skorzystać, bo rozumiem, że ta gra będzie odpłatna. Tak, znaczy, wie pan, bo to jest duże zaangażowanie z naszej strony sił i środków. Ja dysponuję swoją wiedzą. To się nie da oszacować i nie chodzi o to, żeby ją teraz szacować, dlatego chodzi o to, że ci wszyscy, którzy technicznie opracowują to wszystko, to jest to jednak wielki wysiłek i koszty. Także no nie ma co się dziwić, że jednak będzie trzeba zapłacić za uczestnictwo, ale wydaje mi się, że będzie, że warto zobaczyć, jeżeli ktoś nie miał nigdy styczności z wojskiem, to będzie mógł online połączyć się i tutaj przy pomocy pana generała zostanie poprowadzony za rączkę przez cały konflikt zbrojny. Znaczy ufam, że z czasem będzie to silny zespół, który wokół nas się zbierze, żebyśmy mogli zasięg gry i problemy wynikające z tego, co chcemy rozstrzygać w grze, były szersze i większe. Początek zawsze jest trudny. Panie generale, temat obowiązkowych ćwiczeń żołnierzy rezerwy. No i ja nie ukrywam, że mam dużo informacji tutaj od żołnierzy, że są wzywani na siłę w wieku 30, 40, 50, a nawet zdarzają się żołnierze rezerwy po 60 roku życia. No co pan w ogóle o tym myśli? Czy to ma sens w ogóle takie szkolenie żołnierzy rezerwy? Znaczy, szkolenie rezerwy zawsze miało sens. Ubolewam na tym, że mnie nie wołają, bo może mi się do czegoś na poziomie operacyjnym przydał. No ale kiedy zgłosiłem się podejść z armii, że chętnie poproszę o przydział mobilizacyjny, odmówiono mi. Może no, ale to jest u nas specyfika tych, którzy odpowiadają za osoby rezerw osobowych. Wie pan, rezerwa to nie tylko ilość, a przede wszystkim jakość. Ja jestem przekonany i to cały czas powtarzam, że dla mnie żołnierz rezerwista to nie jest ten, którego się woła na 2 dni do wojska lub na 5 dni maksymalnie. Daje się mu kałacha, daje mu się jeść, łóżko i po 5 dniach mówi się, że żołnierz jest wyszkolonym rezerwistą. Pan wie sam z doświadczenia, żeby mieć w załodze wozu bojowego żołnierza wyszkolonego, nawet powołanego z rezerwy, to trzeba go szkolić. Jeżeli on kiedyś był działonowym BWP na przykład, to on musi wrócić do swoich nawyków. W ciągu 5 dni się nie wróci do nawyków, które się posiadło, bo operator na przykład tego działonowy BWP posługuje się armatą, GROM, posługuje się PPK-iem też. I systemami, które są na wozie bojowym, bo tam jeszcze jest ten karabin sprzężony z GROMem. A zatem nauka, czy nawet odważanie nawyków żołnierza, rezerwisty, to jest proces, który trwa nie 5 dni, tylko to jest proces, gdzie on musi odbyć obowiązkowy cykl strzelań, a można powiedzieć, że on pełni odtworzył nawyki i jest zgrany w załodze wozu bojowego. Bo załoga to nie jest jeden żołnierz, a jest to zespół. To jest kierowca, to jest dowódca wozu, to jest działonowy. Już nie mówiąc o desancie, który jest równie istotny. Dlatego też ja uważam, że powinny być obowiązkowe ćwiczenia rezerwy, ale rezerwy takie, które da nam jakość na polu walki. Bo wybaczy pan, z całym szacunkiem, a mówię też i o sobie, ale jeżeli ktoś była 60-latków, to zastanawiam się, po co i na jakie stanowiska liniowe może go wysłać. No bo sobie nie wyobrażam tych żołnierzy, którzy sięgają w wieku prawie 60 roku życia, że ich się wysłała do linii, do okopów, każe im się walczyć. Bo w ich wykonaniu walka byłaby krótkotrwała. Na pewno. Z uwagi na kondycję fizyczną, bo to jest głównym problemem ludzi w naszym wieku, że my nie jesteśmy tak sprawni, kiedy byliśmy sprawni lat temu 30. A zatem jakość jest kluczowa dla mnie i to jest kondycja fizyczna, sprawność umysłowa i zdolność do odtwarzania nawyków. Moim zdaniem problemem jest to, że my nie mamy zasobów rezerw. Te rezerwy, które w wyniku przejścia z armii, z poboru na armię zawodową w 2008 roku, to te rezerwy się dramatycznie zestarzały. Ci panowie, którzy wtedy mieli jeszcze 20 parę lat, mają w tej chwili pod 50. Więc my tych rezerw już nie mamy. Takich efektywnych rezerw. W związku z tym trzeba rozpocząć proces przygotowania rezerw. Pytanie jest takie, czy my mamy system? Nie mamy systemu. Ale czy mogę mieć słowo? Oczywiście. Panie generale, bo
Nowa ustawa, no już nie nowa, 2022 rok, ustawa o obronie ojczyzny daje możliwość wezwania do wojska każdego, kto ma kategorię A. I czy nie byłby dobry pomysł, żeby nie przywracać tej obowiązkowej służby wojskowej, tylko, znaczy zasadniczej, tylko w ramach obowiązkowych ćwiczeń powoływać załóżmy 20-latków na dwutygodniowe szkolenie podstawowe i później dać im spokój i co pół roku ich po prostu już później szkolenie specjalistyczne robić. Być może jest to jeden z pomysłów, bo ja nawet rozmawiałem na temat przygotowania rezerw osobowych, ale ja będę proces rozpoczął od szkoły średniej. Uważam, że uczniowie w szkołach średnich powinni być poddani szkoleniu wojskowemu. Tak jak później studenci na uczelniach wyższych. Obowiązkowemu szkoleniu. Bo skoro jest przegląd, znaczy skoro jest PO, czy to jest edukacja dla obronności, to trzeba tak to wkomponować w system, żeby na przykład jeden weekend w miesiącu ci uczniowie szkoły średniej byli na szkoleniu wojskowym. Jeżeli by tak podsumować później, w ciągu 4 lat powiedzmy szkoły, liceum ogólnokształcącego, ile by on takich szkoleń przeszedł, to było wyszło na to, że on takich weekendów zaliczył kilkadziesiąt. I uważam, że w ramach tego przygotowania wojskowego można by ich doskonalić, a na przykład na koniec roku trzeciego, bo potem jest matura, zrobić im obóz szkoleniowy w wymiarze miesiąca, może 2 tygodnie, jak i poligon, gdzie można ewentualnie ich umiejętności jakby podciągnąć na poziom. Potem, tak jak pan powiedział, a potem zrobić im to przeszkolenie wojskowe dla żołnierzy rezerwy. On ma kinderszczupy zrobione, on ma ten początek. Ma ogólną orientację, teraz musimy go przygotować, już ukierunkować go w ramach tego szkolenia, o którym pan mówił, bo on jeszcze nie jest żołnierzem rezerwy, ukierunkować go w jakiejś specjalności. Potem go w tej specjalności już doskonali cały czas w kolejnych ćwiczeniach wojskowych. Z kolei z absolwentami, którzy pójdą na uczelnie wyższe, to by się edukował w kierunku bycia w przyszłości oficerami rezerwy. I zorganizować ich w ramach takich kursów podchorążych rezerwy lub szkół podchorążych rezerwy danych specjalności wojskowych, żeby oni po zakończeniu studiów albo pierwszego stopnia, albo drugiego stopnia przeszli jako podchorążowie rezerwy do rezerwy. A potem w ramach ćwiczeń z wojska na poligonach przy swoich jednostkach osiągać ten stopień być może już oficerski. Ale nie od razu, bo na za szybko się produkuje oficerów. Jednostki wojskowe dowódcą czołgu może być plutonowy podchorąży rezerwy. Ale to absolutnie zgadzam się z panem, że jeżeli byśmy taki trop chcieli przygotowania tych ludzi, to oni już przychodzą już w miarę przygotowania na ćwiczenia obowiązkowe, o których pan mówi, przeszkolenia żołnierzy rezerwy. I już wtedy może ich szkolić na potrzeby armii w określonych specjalnościach wojskowych. Tylko pytanie jest takie, jak przekonać społeczeństwo, znaczy myślę, że ja zawsze wychodziłem z założenia takiego, że skoro mamy obowiązek szkolny, to w tym momencie Ministerstwo Obrony Narodowej musiałoby się dogadać z Ministerstwem Edukacji i na przykład pan porucznik, czy pan kapitan, czy pan major te teorie robi w szkole, a praktykę, tak jak pan powiedział, 2 dni w miesiącu na jednostce wojskowej. Zgoda. Wie pan, to trzeba tylko rozwiązać ten problem. To jest problem ustawy. My mamy potencjał do szkolenia uczniów. Mamy cały korpus weteranów, do których pan należy, ja też należę do weteranów. Mamy wiedzę, mamy potencjał. Wszędzie oni są weterani. Trzeba zbudować korpus weteranów, który zostanie wciągnięty w proces przygotowania tego, o czym mówiliśmy wcześniej, tej edukacji proobronnej i edukacji i szkolenia żołnierzy rezerwy w szkołach, czyli w liceach, w technikach i na uczelniach wyższych. Uważam, że mamy potencjał niewykorzystany, tylko to trzeba moim zdaniem z mocy ustawy wprowadzić w Polsce ten obowiązek. Wydaje mi się, że atmosfera ku temu rozwiązaniu teraz jest bardzo dobra, bo wiemy, co się dzieje za wschodnią granicą. Na dobrą sprawę chyba nikt nie będzie oponował, że musi mieć zdolność do tego, żeby mieć taki potencjał, który będzie bronił naszej suwerenności i niepodległości. I to jest droga do takiego rozwiązania. Wydaje mi się, że to, co pan powiedział, połączenie tych wysiłków ministerstw mocą ustawy stworzy warunki do tego, żeby to robić, ale to trzeba
wszystkie siły, jakie mamy w państwie, w tym kierunku wykorzystać, między innymi, tak jak powiedziałem, wcześniej Korpus Weteranów. Czyli rozumiem, że tak w sumie to, jeżeli chodzi teraz o ten obowiązkowe, zasadniczą obowiązkową służbę wojskową, rozumiem, że w tym momencie nie jest to dobry pomysł i lepiej rozwiązanie zrobić takie, o którym pan powiedział. Znaczy, o którym razem powiedzieliśmy, bo pan też o tym wspomniał, natomiast wie pan, wydaje się, że teraz politycznie byłoby to nieuzasadnione, bo politycy, którzy są na scenie politycznej, oni patrzą na sondaże głównie. Jeżeli by teraz wrócono do zasadniczej służby wojskowej, sondaże by poleciały na łeb na górę tym, którzy by taką decyzję podjęli. W obliczu wojny sondaże by poszły w górę, ale ludzie jeszcze wierzą w to, że wojny nie będzie i ja też to wierzę. W związku z tym sondaże by wzięły, poleciały w dół. Więc szukać trzeba takiego rozwiązania, które da armii rezerwistów, ale jednocześnie nie spowoduje jakichś zakłóceń na scenie politycznej lub czegokolwiek, co mogłoby dać politykom dyskomfort ich decyzji. Unikajmy tego, bo my myślimy o tym, co jest dobre dla armii i na tym skupmy swój wysiłek, ale też ważne jest to, żeby politycy sięgali po takie rozwiązania, które między innymi o nich my mówimy, przecież mogą jeszcze wymyśleć lepsze rozwiązania, ale trzeba ich szukać, aby stworzyć potencjał dla sił zbrojnych. Bo wie pan, jak tak patrzę na to, na tych, którzy te teorie z NATO tu przywożą i amerykańskie teorie, to one nijak nie pasują do Polski. Tam jakieś trzy tam typy żołnierzy, rezerwy i tam jakieś trzy typy jednostek i tak dalej. I mówię, że będą jednostki wojskowe, które będą miały na mobilizację od wybuchu wojny 180 dni, czyli będzie to już po czwartej wojnie światowej. Uważam, że położenie Polski, jej sąsiedztwo, sytuacja z wschodnią granicą absolutnie zmusić wojskowych do myślenia innymi kategoriami niż myślą ci panowie w Brukseli. I czas najwyższy się od tego uwolnić, ponieważ oni mają zupełnie inne systemy mobilizacji, inne systemy gotowości bojowej, absolutnie przystające tylko tych państw, które nie czują się zagrożone wojną. My jesteśmy w zupełnie innej sytuacji i warto by było, żeby wojskowi zaczęli dostrzegać tę różnicę. Czyli zasadnicza służba wojskowa w takiej formie, jaka była kiedyś, czyli 9 miesięcy, 12, a nawet kiedyś było 2 lata? Nie, ale powolutku, małymi krokami zacząć wprowadzić na przykład edukację militarną w szkole, małymi kroczkami systematycznie edukować. Nie to, żeby nie zabierać ludziom, mówię, miesiąca, dwóch, dziewięciu, oczywiście, tylko 2 dni, żeby to nie było uciążliwe, prawda? Oczywiście, a potem tylko systematycznie szkolenie, jakieś tam wymiarze, żołnierze specjalisty. Wie pan, różne Amerykanie mają problem z naborem żołnierzy do wojska, więc oni żołnierzom proponują bonusy finansowe. Na dzień wejścia do armii, jeszcze potem tą zieloną kartę i potem na dzień wyjścia z armii kolejne bonusy. Czy na to stać go bogatych. Ale jest jedna rzecz. Bo mamy tą dobrowolną służbę wojskową. Czy można się zgodzić na to, żeby płacić tym żołnierzom za szkolenie, że są w armii, później bez obowiązku tego, że oni mają być żołnierzami rezerwy? Bo część przechodzi do armii zawodowej, a część idzie do cywila. Kasę bierze i nie ma ich w armii. I mało tego, to oni nie są zobligowani kontraktem do tego, żeby być żołnierzem rezerwy. On wychodzi z koszar i zapomina armii. Kogo na to stać? Ile bierze żołnierz dobrowolnej służby wojskowej za miesiąc? Około 5 000, prawda? Tak. Czemu na początku tej służby nie podpiszemy z nim kontraktu, na przykład obligując go do tego, żeby on był żołnierzem rezerwy przez 5 lat po odejściu z armii? Ale panie generale, tak jest. Że żołnierz odchodząc z dobrowolnej zasadniczej służby jest idzie do rezerwy pasywnej. Pasywnej. Tak. I on może być wzywany na obowiązkowe ćwiczenia wojskowe, bo tak, jeżeli przebył ten okres szkolenia podstawowego miesięczne, później szkolenie specjalistyczne i odszedł do cywila, to on już ma specjalizację. I też warto zwrócić na to uwagę, że armia nie wykorzystuje tych młodych ludzi, którzy przeszli szkolenie dobrowolne i nie poszli do zawodowej, tylko niestety powołują tak jak relacje. No ja nie słyszałem jeszcze, żeby ktoś mi powiedział, że na szkolenie żołnierzy rezerwy były młode osoby, które po dobrowolnej przyszły. Przepraszam, źle się powiedziałem. Znaczy powiedziałem, chciałbym powiedzieć to, że ci ludzie, którzy odeszli od rezerwy pasywnej, oni powinni być
część rezerw aktywnych w jednostkach wojskowych. Przez pierwsze 5 lat niech będzie w aktywnej i bierze udział w cały czas w szkoleniu. Dalej doskonali się, po 5 latach może przyjść do pasywnej rezerwy. Ale uważam, że to potencjał do wykorzystania, którego nie wolno zmarnować. Tak jak pan powiedział, po co nam wołać emerytów do okopów, kiedy korzystamy z tych wyszkolonych, których dalej doskonalmy. Ale to musi być taki kontrakt, który gwarantuje tej armii bezpieczeństwo, ten komfort, że my możemy do tego czeka sięgnąć, mieć go w załodze czołgu, czy w załodze obsłudze chałubicy. O to chodzi, tu jest ten potencjał. Trzeba to umieć dobrze wykorzystać. To dlaczego nie wykorzystują? Jest myślę, tyle że pomysłów, szukają naprawdę. Sami pomysłów. Szukają pomysłów, jak ten problem rozwiązać, braku żołnierzy. Bo wie pan, że ktoś rzuca hasło 300 tysięcy żołnierzy, to skąd ich brać? Jak nie ma tylu chętnych, a generalnie gromadzenie rezerw, ja mówię, te 300 tysięcy to są ci, którzy są w mundurach dziś. Mieli tak, takie było założenie. A rezerwa, armia na wypadek W się podwaja i potraja. I tak to wygląda, że generalnie tylu żołnierzy powinniśmy mieć w zasobach, żeby mówić o potencjale armii. Jeżeli mamy mieć 1000 czołgów, 1000 haubic i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Okej. Myślę, że temat tutaj obowiązkowych ćwiczeń żołnierzy rezerwy i ewentualnego wprowadzenia zasadniczej, powrotu zasadniczej służby wyjaśniliśmy. Także może przejdziemy do tematu Ukrainy. Co dalej z Ukrainą? Jak pan myśli, jakie są możliwości zakończenia w ogóle tego konfliktu? Znaczy wie pan, ta wojna w Ukrainie to jest dla mnie wojna straconych szans. Kiedy, może inaczej. Ja byłem tym, który jeszcze przed wybuchem wojny mówił, że wojny nie będzie. Ale wie pan dlaczego? Dlatego, że ja z wojskowego punktu widzenia oceniałem, z wojskowego punktu widzenia podkreślam, oceniałem, że Rosjanie na dzień wybuchu wojny nie zgromadzili tylu wojsk, aby mieć tą przewagę, żeby tą operację wygrać. Wtedy system sił był mniej więcej 1:1, niewielką przewagą Rosjan. Więc zadawałem sobie jako żołnierz pytanie, co oni kombinują, oni chcą wojny wywołać nie mając przewagi. Kiedy oni mieli około 220 tysięcy żołnierzy w tych zgrupowaniach uderzeniowych, a w tym czasie Ukraińcy mieli w okopach na pozycjach 144 tysiące. To ci, którzy są wojskowymi, wiedzą, że nie zbudowano przewagi takiej, która by zagwarantowała szybkie operacje. To była moja ocena wstępna. Zaczęła się wojna i potwierdziła się ta moja ocena wstępna już trzeciej doby, 27 już lutego, kiedy Rosjanie zaczęli do bitwy odwody operacyjne. To utwierdziło mnie w przekonaniu, że oni już w tym momencie pokazują objawy tego, o co ich posądzałem od początku, nie zbudowali przewagi i już do bitwy wprowadzają odwody operacyjne. Czyli generalnie powiedziałem wtedy, 27, oni tej wojny nie wygrają. A potem to już konsekwencja tych wszystkich wydarzeń. Rok 2022, lato, prowadzą Ukraińcy operację zaczepną na kierunku zaporowskim. Lato, sierpień 2022. Operacja, która im wychodziła dobrze i ta armia, które na tym kierunku się broniły, 8.58 rosyjskie, one były rozbite. Sądziłem, że Ukraińcy pociągną do brzegu Morza Azowskiego. Stało się coś dla mnie niezrozumiałego. Zatrzymali operację, stanęli w miejscu, przenieśli wysiłek najpierw na kierunek chersoński, na Przyczółek, a potem na Charków. Tą 11 września operację zaczepną się prowadzili. I ja tego nie rozumiem. To dla mnie jest zagadka tej wojny, że zatrzymali operację, kiedy mieli takie powodzenie. Kto ich zatrzymał? Nie wiem. Mogli zrobić to, co chcieli później zrobić w następnym roku, mogli zrobić to rok wcześniej. Przeprowadzili operację chersońską. Kolejna zagadka, Przyczółek chersoński. Nie jestem w stanie zrozumieć, jak to się stało, że w ciągu 3 nocy 25 tysięcy do 30 tysięcy żołnierzy rosyjskich przeprawiło się przez Dniepr, uciekając z tego Przyczółka. Czy ktoś potrafi to zrozumieć, że wojsko na Przyczółku prawie okrążone, wszyscy wierzyli armii ukraińskiej sukcesy, że rozbiją tą armię, te wojska, które na tym Przyczółku były, one w ciągu 3 dób znikają z tego Przyczółka. Nagle Ukraińcy stają na brzegu Dniepru. Gdzie to wojsko się podziało? Dwie dywizje. Znikają nagle. To jest kolejna zagadka. Kolejną zagadką dla mnie to była ta ofensywa 11 września na północy, tam rejon Kupiańska za rzeką Oską, gdzie wielkim entuzjazmem przeprowadzono ofensywę, która po 4 dniach, 5 stanęła. Nie osiągnięto żadnego celu operacyjnego. Byłem przekonany, że ta operacja idzie na Ługańsk.
Okazało się, że na rzecz Krasna na Źrebicy stanęli Ukraińcy, bo już nie mieli mocy sprawczej, żeby pokonać rosyjską obronę. No i ostatnia zagadka, a może jeszcze, no tak, ostatnia zagadka to operacja Zaporożu. Ta z ubiegłego roku z czerwca, gdzie uderzyli. Proszę zauważyć, że o tym, że tam uderzą Rosjanie, Ukraińcy, przepraszam, Zełenski mówił już w listopadzie 2022. Uderzymy na Zaporoże. Ja byłem przekonany, że to jest mylenie operacyjne, że wprowadza Rosjan błąd i że Rosjanie o tym uwierzyli i od grudnia na Zaporożu minowali co się da i fortyfikowali co się da. Byłem przekonany, że to jest mylenie operacyjne, żeby Rosjan zmylić co do kierunku głównego uderzenia, bo byłem przekonany, że Rosjanie się do tego przygotują. I co się dzieje w czerwcu? 4 czerwca ubiegłego roku uderzają tam na najsilniejszą obronę rosyjską. Czy pan to rozumie jako żołnierz? Ja tego pojąć nie mogę. Ja byłem przekonany, że oni robią to mylenie po to, żeby Rosjan zmylić, a będą uderzali tam, gdzie Rosjanie prowadzą natarcie. Bo oczywiście na kogo lepiej uderzyć? Na tego przeciwnika, który prowadzi natarcie, bo jest nieprzygotowany do obrony. Byłem przekonany, że uderzą w rejonie Bachmutu i pójdą w kierunku Siwierskiego Dońca. Uderzyli na Zaporoże, pomali zęby i katastrofa. To jest kolejna zagadka. To jest takie pasmo zagadek, które dla mnie są wojną straconych szans. Ukraińcy nie wykorzystali swoich szans. I moim zdaniem, panie poruczniku, za późno na cokolwiek w tej chwili. Po pierwsze dlatego, że nie mają już odwodów operacyjnych. Po drugie, nie przeprowadzili mobilizacji, nie mają już kogo na front wysyłać. Wysyłają kogo tylko uda się złapać. I po trzecie, to wydaje mi się, że w Kijowie już jest brak wiary w to, że cokolwiek można w tej wojnie jeszcze osiągnąć poza obroną. Więc scenariusz widzę tak. Muszą Ukraińcy prowadzić strategiczną operację obronną, bronić się, mając to, co jeszcze mają w ręku. Bo zwrotów zaczepnych nie mają czym przeprowadzić, czyli żadnej ofensywy nie zrobią. Po drugie, muszą zrobić mobilizację. Jeżeli nie zrobią, to nie dotrwają do wiosny. Natomiast Rosjanie zbudowali przewagę strategiczną, mają inicjatywę strategiczną i moim zdaniem Putin, bo on prowadzi w zasadzie dwie wojny. Pierwsza to jest operacja specjalna, która trwa już 2 lata, którą musi ją skończyć. A wojnę, którą zaczął w 2014 roku, on nie skończy. A zatem według mnie Putin w dniu wyborów lub przed, lub tuż po wyborach teraz prezydenckich ogłosi zwycięstwo operacji specjalnej. On powie, ja operację specjalną kończę, zdenazyfikowałem Ukrainę, uratowałem Rosjan, którzy żyli we wschodniej Ukrainie, daję wam zwycięstwo, Rosjanie. I kończy operację specjalną, nie wojnę. I mało tego, to można go posądzić o to, że będzie chciał, wie pan co zrobić, wstrzymać jednostronnie działania zbrojne. Co zrobi Zachód? Zachód odetchnie, a Kijów będzie pod ścianą, bo nie będzie wiedział, co robić. To jest wojna straconych szans, moim zdaniem. Te stracone szanse to są naszym udziałem Zachodu, który tak metodą kropelkową pomaga Ukrainie. I moim zdaniem na przykład te obostrzenia, żebyście nie głęboko nie uderzali, nie dajmy środków do głębokich uderzeń, to są też przyczynami tego, że Ukraina jest teraz w bardzo trudnej, złożonej sytuacji i tylko moim zdaniem działania o charakterze polityczno-legislacyjnym mogą Ukrainę uratować. Czy to jest bardzo zbieżne z tym, co mówił mi sierżant z ukraińskiej armii, który tam 2 lata walczył na froncie, który też walczył w 2014 roku, jak Krym tam Rosja odbierała. I to jest bardzo zbieżne z tym, co pan mówi, że właśnie Putin prawdopodobnie przed wyborami ogłosi jakieś te swoje zwycięstwo i to, co zabrał, to zabrał, a na samej linii frontu będą trwały walki takie zaczepno-obronne, aby tylko się coś tam działo. A to, że morale żołnierzy leżą, no to niestety nikt o tym nie mówi. A przeprowadzić teraz, no nie wiem, co, skąd oni mają wziąć tych żołnierzy, to też nie wiadomo, nie? Także tu jest duży problem. Ta Awdijivka, te informacje, które płyną z Awdijivki, tylko mi utwierdzają w przekonaniu, że Ukraińcy popełnią kolejne błędy. Że mówią o tym, że czekali z rozkazem do wycofania, czyli inaczej mówiąc do uratowania żołnierzy do końca, to jest dla mnie skandal nieprawdopodobny. Wie pan, żołnierzy trzeba wyprowadzać z walki na kolejne pozycje obronne, o tym mówiłem też, ale
Ja podziwiam, wie pan, jestem pełen uznania dla żołnierzy ukraińskich. Świetnie się biją, to jest wspaniałe wojsko. Oni ulegają tylko przewadze, ale mają prawo być dobrze dowodzeni. Pozbycie się Załużnego tylko mnie przekonało, że tam jest działania, że decyzje zapadają na poziomie politycznym, a nie wojskowym. To wojskowi dowodzą w polu, a nie politycy. A Zełenski walczył na symbole. Przypomnę tylko jeszcze, bo mówiliśmy o tym, Siewierodonieck broni się do ostatniego żołnierza, chciał Zełenski. Potem Lisiczańsk, to samo Bachmut, Awdijivka. Tam poległy najlepsze brygady armii ukraińskiej. I morale jest takie, jakie pan mówi, bo nic gorszego dla żołnierza jak to, że jest źle dowodzony i że mu się każe za wszelką cenę się poświęcać. Jeden z moich kolegów, który dowodził brygadą w Bachmucie, wyszedł z brygadą, która miała kompletowania 10%. Po bitwie o Bachmut. Wie pan, kto sobie na coś takiego może pozwolić? Bohaterstwo żołnierzy ukraińskich jest nieprawdopodobnie wielkie. Chylę czoło, wielkie bohaterstwo. Ale to, że są źle dowodzeni, że decyzje polityczne wpływają na tok walki, to jest dla mnie niedopuszczalne. I powiem jeszcze więcej. Widzę tutaj w tle też i doradców z Zachodu, z NATO, którzy nie rozumieją istoty wschodniego teatru działań wojennych, nie rozumieją doktryn rosyjskich i tej mentalności żołnierzy rosyjskich, którzy są nieobliczalni. Znaczy to jest właśnie ten problem, że żołnierze widzą, co się dzieje i komenda ani kroku w tył po prostu jeszcze bardziej te morale obniża, prawda? Zdecydowanie tak. I żołnierskim życiem się nie szafuje. Żołnierskie życie się oszczędza, bo żołnierz jest potrzebny cały czas, a nie jednorazowo. Żołnierz nie jest to towar jednorazowego użytku, jak są politycy. Żołnierz jest to inwestycja w bezpieczeństwo państwa, bo jego się szkoli, przygotowuje i powinien się dbać o to, żeby ten żołnierz walczył jak najdłużej, a nie go poświęcać na ołtarzu ojczyzny. To nie na symbole wojna, a wojna o obronę niepodległości. Dobrze, panie generale, a teraz kwestia dalszej pomocy Ukrainy, bo cały czas pomagamy, nie ma co tego ukrywać. Politycy gdzieś może to chcą ukrywać, ale Donald Tusk po wizycie na Ukrainie już zapowiedział, że będziemy wspólnie produkowali z Ukrainą amunicję, a być może są też plany, Amerykanie gdzieś tam szukają dodatkowej pomocy, żeby przekazywać koreańskie czołgi K2 i armatochwałkice K9. Znaczy, wie pan, ile byśmy nie dali Ukraińcom sprzętu, amunicji teraz, to my jednej rzeczy im nie damy. Żołnierzy. Jeżeli nie będzie żołnierzy, to nie będzie im tego sprzętu obsadzić. Nie mają pomysłu Ukraińcy, jak sięgnąć po tych, którzy są poza Ukrainą. A Rosjanie natomiast, u Rosjan w tej chwili wiek poborowy wkraczają kolejne roczniki. Rosjanie twierdzą, że w ciągu 3 najbliższych lat, dzięki temu, że będą wchodziły kolejne roczniki w ten pobór, oni zbudują armię 1,5 miliona. I oni mają na to szansę. Mają na to szansę. Otworzyć swoje armie, które są mocno pokiereszowane teraz wojną w Ukrainie. Czy Ukraińcy mają te szanse? Nie ma powrotu Ukraińców z Europy, z Polski, z Niemiec, czy skądkolwiek do Ukrainy, żeby dalej walczyć za Ukrainę. Być może pojedyncze przypadki. Nie ma mobilizacji, nie ma sposobu na Ukrainę nie ściągnąć. Oni uciekają z Ukrainy, nie chcą walczyć. Więc ile byśmy im amunicji nie dali, ile byśmy im czołgów nie dali, czegokolwiek, to kim Ukraińcy będą ten sprzęt obsadzać? Tu mam wątpliwości. I nie ma sposobu w tej chwili ani pomysłu, jak to zrobić. No, czyli w związku z tym, pomagać co trzeba. Byśmy im dali, na pewno trzeba już, pomagać. Bez znaczenia, czyli damy, czy nie damy. Im brakuje ludzi. Czyli kolejne pytanie jest takie, czy istnieje takie niebezpieczeństwo, że nasi politycy wydadzą rozkaz naszej armii, żeby dołączyła na Ukrainę i walczyła z Rosją? Nie ma takiej opcji. Nie możemy sobie na to pozwolić. Dać się wciągnąć w wojnę. Uważam, że kluczową sprawą to jest to, żeby zapewnić nam pokój w ramach NATO oczywiście, bo ja tutaj stawiam na to absolutnie. I pomóc Ukrainie tyle, ile Ukrainie można pomóc. Choć wie pan, niekoniecznie twierdzę też, że Ukraina tej pomocy chce, bo jeżeli nadal
w Ukrainie jest brak tej mobilizacji, co mówiłem, ale jeszcze jest jedno zjawisko, które mnie bulwersuje. To jest ta korupcja wszechobecna i okradanie wojska. Bo Zełenski już prawie 2 lata temu obiecał, że on zrobi z tym porządek. No to porządku nie ma. Sam pan wie od kolegów z Ukrainy, ja też, że wojsko jest okradane, że jest byle jak żywione. Czasami, jak mówił, jeden z nich mówi, że to, co mu przywiedzi, to on tego swojemu psu nie dał w domu. Jak się traktuje tych żołnierzy? Właśnie żołnierze o tym wiedzą. Co jest najgorsze? Żołnierze mają, ci żołnierze, którzy tam walczą, oni wiedzą, że mają dwóch wrogów. Jeden wróg to jest Rosja, a drugi wróg to są oligarchowie, politycy, urzędnicy i wszyscy ci, którzy po prostu biorą sobie część tej pomocy dla siebie. A Zachód nie chce nikogo z tego rozliczać, Zełenski, nikt nie chce Zełenskiego z tego rozliczać i tu jest problem bardzo duży. Zdecydowanie pan ma rację, absolutnie. Także mówię, no pomagać pomagajmy, ale też rozliczmy z tego, co już pomogliśmy, a co nie dotarło. Dzisiaj rozmawiałem z jedną z tak pań, która jest pomocy humanitarnej Polka na Ukrainie. Ona mówi, że często te towary, które my przekazujemy w ramach darów, trafiają do sklepów i są sprzedawane. I za tym stoją merowie miast, ważni ludzie, osobistości, urzędnicy, którzy przyjmują dary humanitarne od nas, z Europy, po czym to trafia do sklepów i sprzedawane. I za ktoś z tego bierze pieniądze. Wie pan, jeżeli Ukraińcy sami nie zrobią w tym porządku, to naprawdę będą mieli pewne problemy, żebyśmy im pomagali, żebyśmy ich zrozumieli. Normalnych ludzi, tych z ulicy, to my rozumiemy bardzo. Natomiast wie pan, jeżeli się okrada tych ludzi, robią to władze, to pan wybaczy, nie ma szacunku dla tych ludzi, którzy rządzą tym państwem. I jeżeli tak rządzą, to pewnie się to państwo skończy. Dla tego państwa skończy się to katastrofą, jak ci ludzie się nie otrząsną i zaczną myśleć o kadrowaniu państwa, a nie swoich prywatnych interesów. Znaczy, powiem tak, jak mi powiedział właśnie ten sierżant ukraiński, że my byśmy nie potrzebowali ani sprzętu, ani ludzi, ani pieniędzy, ani amunicji. Wystarczyłoby dzieci tych oligarchów, tych urzędników, prokuratorów wziąć do nas, do kompanii, do batalionu wcielić. I wtedy pieniądze by były, wszystko by się znalazło, nic by nie było trzeba. Znaczy wie pan, te dzieci to są na Paryżu, są na Maderze, tak. Są na Majorce, bo oni tam wille budują. Ja miałem kolegę, który wrócił z Madery, z czasów, mówi, słuchaj, tu jest tylu Ukraińców, którzy kupują najpiękniejsze apartamenty. To są ci, o których pan mówi. To my sponsorujemy te apartamenty, bo my wysłaliśmy pomoc, tatuś przejął część, masz synku, kup sobie apartament. Ma pan rację, mam wyrzuty sumienia, ale co zrobić? Ludzie są wszędzie niestety. No nic, panie generale. Tutaj mi się wydaje, że fajnie pewne rzeczy sobie wyjaśniliśmy. Zresztą tutaj zapraszam do komentowania. Zapraszam do łapki w górę, jeżeli wam się podobało. Być może jeszcze uda się z panem generałem pogadać. Zresztą napiszcie w komentarzu, czy byście chcieli jeszcze raz usłyszeć, co pan generał ma i na jakie tematy do powiedzenia przede wszystkim. I będziemy ewentualnie się wtedy zwaniać. Ja jeszcze raz zapraszam na zrzutkę, żeby wspomóc tutaj inicjatywę, w której pan generał występuje, czyli Wielka Gra Wojenna. Panie generale, coś jeszcze na temat gry wojennej? Ja tylko powiem, panie poruczniku, tak. Do młodzieży apeluję. Nie bójcie się bycie żołnierzy rezerwy. Zgłaszajcie się do armii, szkolcie się, bo państwo, my wszyscy, nasze rodziny, was potrzebujemy, żołnierzy rezerwy. I jeżeli będzie taki odzew ochotniczy i chęć bycia żołnierzami rezerwy przez jakieś 20, powiedzmy 10 lat, to jest to dobry ruch. I każdy, uważam, że to powinno dotyczyć każdego prawego Polaka. I tym akcentem mi się wydaje, że panie generale, skończymy. Dzięki, cześć i czołem. Dziękuję, panie generale. Dziękuję bardzo.